Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, pewnie znasz mnie jako twórcę elitarnej szkoleniowej. No niedawno zakończyła się mała promocja. Kilkunastu członków elitarnej znowu jest na pokładzie. Świeża krew, natomiast ostatnio na naszej elitarnej odbyła się dosyć taka gorąca dyskusja, mianowicie jak odpowiedzieć na pytanie, zresztą na Multim na pewno się pojawi. Jeżeli nie wierzysz, to niestety musisz guru, Multiguru uwierzyć. A mianowicie, nigdy nie złamałem prawa. No i wydawałoby się, że tutaj odpowiedź aż się sama ciśnie na ustach. Policjant powinien mieć nieposzlakowaną opinię. Natomiast jako kandydat to oczywiście czy nigdy nie złamałeś prawa, czyli zakreślasz tak, ale weź się zastanów, przecież w policji będziesz prześwietlany i oni dobrze wiedzą, że coś się mogło stać, szczególnie jeżeli się naprawdę coś stało, czyli otrzymałeś jakiś mandat, czy tam byłeś zamieszany w jakąś tam sytuację, no i czy nie odrzucą cię jako kłamcy, prawda? Także, no jest tutaj sprawa do przemyślenia. Druga rzecz, nawet jeżeli nie złapano cię nigdy na niczym, prawda, czyli nie jest to jakoś udokumentowane, masz taką opinię, nazwijmy to, nieposzlakowaną, to no, nie jest tutaj tajemnicą, że każdy człowiek, włącznie ze mną, w jakiś sposób prawo złamał. No, mogło to być nawet przejście na czerwonym świetle, którego nikt nie zauważył, czy jakiekolwiek inne wykroczenie, czy przekroczenie prędkości, prawda? Oczywiście nie zostałeś złamany, no i tym lepiej dla ciebie, ponieważ kartotekę masz czystą. Czyli wydawałoby się proste pytanie, czy nigdy nie złamałeś prawa i nie jest to na to tak łatwo odpowiedzieć. Ja odpowiedź na to pytanie znam i jeżeli ty masz jakąś swoją koncepcję, czy ta odpowiedź na to pytanie sprawdza kłamstwo, czy sprawdza twoją nieposzlakowaną opinię, zrób to w komentarzu do tego wideo. Sam jestem ciekaw, jak się układa odsetek kandydatów takich jak ty, którzy uważają, że trzeba napisać, że nigdy nie złamał prawa, do tych, co jednak chce się tam do czegoś przyznać i to prawo jednak złamał, a może odpowiedź jest najzupełniej obojętna, czy dasz tak, czy siak, to nie ma na Multim większego znaczenia. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej szkoleniowej. Koniecznie skomentuj to pytanie, jaką masz koncepcję, ponieważ no, to, że znam odpowiedź, to nie oznacza, że nie jestem ciekaw, jak ludzie tacy jak ty piszą na Multim.